Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu. 10 stycznia imieniny obchodzą. Agaton, Anna, Dobrosław, Egidia, Grzegorz, Idzi, Jan, Kolumba, Leonia, Marcjan, Mojmir, Nikanor, Nikanora, Paweł, Petroniusz, Piotr i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego szanownym państwu. Tytułem sprostowania wczorajszy Marian z Oszą był fejkiem. Nie wszyscy z państwa załapali, ale na wszelki wypadek wspominam o tym. Proszę państwa, minął tydzień, odkąd sprzedajemy książkę. Obiecałem, że cały poprzedni tydzień będę ją reklamował, więc dzisiaj już nie będę reklamował tej książki. Absolutnie skończył się okres reklamowania. Reklamacji również nie przyjmujemy. Proszę państwa, z końcem poprzedniego tygodnia fajnego wywiadu udzieliła pani Barbara Nowak. To jest niezwykła postać. Ona jest kuratorem małopolskim od wielu lat. Parę razy już poruszałem ją i jej no, ciekawe, naprawdę różne ciekawe wypowiedzi. Tym razem połączymy panią Barbarę Nowak z hołdem dla Krzysztofa Krawczyka. I to ciekawe, ponieważ piosenkę, którą dzisiaj adaptowałem do współczesnych wymogów tekstowych, no, ta piosenka nie jest za bardzo znana. Jak państwo znajdą, to super. Barbara, proszę. La 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 la. Pod czachą pstro, w głowie macha dwa o, ta dziewczyna, że ho, ho, ho. Zabiera dech, wzbudza serdeczny śmiech, ciup przegina, o, ho, ho, ho. Nauki klon w głębi bezbrzeżny głąb, małopolski, że ho, ho. Nie wiem już sam, co powiedzieć o niej mam. O, ho. Barbara N, Barbara N, w plecach leci ciara na widok ten i każdy by z wrażenia siadł, że jest kuratorem od tylu lat. Oho. Barbara N, Barbara N, Bóg chyba nas pokarał, wariata snem funduje nam co chwilę szok, nad małopolską szkołą wisi jak smog.